Wiemy, że dwa okręgi są styczne zewnętrznie, natomiast odległość ich środków jest równa 8 cm. Gdyby te okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość ich środków byłaby równa 2 cm. Mamy obliczyć długości promieni tych okręgów. W pierwszej sytuacji na odcinek S1, S2 składają się oba promienie, co daje równanie R wielkie plus R małe równa się 8. Z kolei w drugiej sytuacji odcinek najdłuższy o długości R składa się z dwóch krótszych odcinków. Ten lewy ma długość 2 cm, a ten prawy to promień małego okręgu. Stąd takie równanie. No i mamy formalnie układ dwóch równań, przy czym to drugie pozwala już podstawić w miejsce wielkiego R do pierwszego równania 2 plus małe r. To nam daje równanie z jedną niewiadomą. 2r to 6, czyli r jest równe 3 cm. Po podstawieniu tej trójki do wzoru na wielkie R dostaniemy 2 plus 3, zatem promień większego okręgu ma długość 5 cm. Jeszcze może sprawdźmy. 5 plus 3 daje faktycznie 8, 5 minus 3 daje 2.